Witam, z tej strony Nightshade, a to jest Orzeł Biały, rozdział 8, część 4. Centrum Warszawy, godzina 13.49, 27 lutego 2027 roku. Trójka gryfów siedziała na odremontowanej kamienicy i z żywym zainteresowaniem obserwowała ulicę poniżej. Obecny duży kordon policji starał się oddzielić od miejsca odbywania szczytu wściekłych kibiców, do których przyłączyli się różnego rodzaju antyglobaliści, anarchiści oraz zagubione grupki ekologów z sąsiednich krajów, szukające rozruby. W normalnych okolicznościach policja rozpędziłaby demonstrację na cztery wiatry. Niestety obecność masy dziennikarzy i turystów zmuszała do bardziej dyskretnych i ograniczonych działań. Pilnowanie tak wielu punktów imprez masowych zmuszało także do rozdzielenia sił. Policja i straż miejska miała więc pełne ręce roboty, skupiając się głównie na utrzymaniu porządku na głównych ulicach i pilnowaniu, by demonstracje nie objęły całej stolicy. Policjanci dorwali akurat jakąś dwójkę krewkich kibiców, próbujących rzucić w ich stronę koszem na śmieci. W tym właśnie momencie przekazywali im nadwyżki energii kinetycznej z tych pałek. Jeden z dwójki młodzików, czarnopióry gryf, odwrócił się ze złośliwym uśmiechem na dziobie w kierunku beżowego rówieśnika. No, Gustaw, wracają wspomnienia, co? Uśmiechnął się złośliwie w kierunku wyraźnie poirytowanego kolegi, który nastroszył się. W czasie bitwy pomiędzy policją a gryfami został spałowany i spędził 48 godzin w areszcie. Helmut, a w dziób chcesz? Powiedział wyzwająco. Obaj sięgnęli po miecze, wiszące przy ich pasach. Zaczęli się okrążać, czekając na ruch przeciwnika. Najstarszy z całej grupy i największy zarazem gryf tylko westnął, kręcąc głową na dwójką młodzików. Wtem jego komórka ożyła. Zamknąć się, teraz przynosicie wstyd swoim klanom. Oba młodziki zamilkły i schowały miecze do pochew, przeklinając w myślach tę starą zrzędę. Tak, tu lotka, tak? Nie, wydaje się spokojnie. Podkręcić atmosferę? Według własnego uznania, dobrze. Przez chwilę oglądali przepychanki między policją a tłumem, której żadna ze stron nie mogła uzyskać widocznej przewagi. Czyli robimy coś czy nie? Zapytał Gustaw. Wyraźnie zniecierpliwiony. Staremu gryfowi także nie uśmiechało się czekanie na nie wiadomo co. Zaważył w dłoni granat dymny, otrzymany przez orła. To rozkręćmy to przyjęcie, panowie. Cała trójka zarachotała cicho, wzbijając się w powietrze. Pałac Kultury i Nauki, tymczasowa garderoba księżniczki Luny. Godzina 13.35, 27 lutego 2026 roku. Księżniczka właśnie kończyła ostatnie przygotowanie do oficjalnego spotkania z mediami, które miało się odbyć za niecałe 10 minut. Trzy stylistki z pałacowej służby kończyły ostatnie poprawki i grzywy i makijażu. Sama władczyni powtarzała w myślach swoje przemówienie, które przygotowała wczoraj wieczorem. Starała się podchodzić do tego spokojnie, jednakże denerwowała się straszliwie. Przedtem nie miała czasu, by się nad tym zastanawiać, ale przecież będzie ją widział cały świat. Będzie w telewizji w ogóle. Nagle problemy z delegacjami i całym szczytem zaszły na drugi plan. Czy aby na pewno dobrze wyglądała? Nie miała worków pod oczami? Nagle pożałowała tych swoich dziennych przekąsek. Chciałem jedynie zakomunikować, że za 5 minut rozpoczyna się konferencja prasowa. Usłyszała też za sobą głos Bright Edge'a, który wyglądał na bardziej optymistycznie nastawionego do rzeczywistości niż zwykle. Oczywiście, jeszcze tylko minuta, odparła jedna ze stylistek. Luna tylko zadarła głowę lekko do góry i odparła z bezgraniczną pychą i pewnością siebie, maskując niepewność grą aktorską. Nie musisz się spieszyć, nic się nie stanie, jak poczekając minutę lub dwie. Jednorożec uśmiechnął się, słysząc jej słowa. Widzę, że księżniczka już wczuła się w rolę. Chciałem jedynie dodać, że Olkow został w trybie natychmiastowym odwołany do swojej ambasady. Przełożeni cofnęli jego akredytację, przez co nie będzie brał udziału w pozostałych obradach szczytu.
Luna poczuła sobie pewien niedosyt. Nie była złośliwa, ale uznała, że za swoją bezczelność i złe zachowanie powinien zostać jakoś ukarany. Nagle wpadła na pewien pomysł. Czy gdy Olko wyleci z powrotem do Moskwy, można wysłać na ręce konsulatu depeszę pełną naszego oburzenia, iż został usunięty tak pełny chęci działania i walki z nieproduktywnością w czasie obrad człowiek rosyjskiej delegacji i że osobiście kładzie to w moim odczuciu cień na rządzących Federacją Rosyjską oraz ich stosunek do całego szczytu? Słysząc ten pomysł, stary polityk tylko się zaśmiał. To może ich trochę zlitować, ale zapewne wyślą tego biedaka z powrotem. Mam zająć się tym osobiście? Luna władczo machnęła kopytem, z trudem zachowując kamienną twarz. Prawie zachichotała pod nosem. Do pokoju wszedł pracownik kancelarii, informując, że za 2 minuty rozpocznie się spotkanie dla prasy. Księżniczka uśmiechnęła się do siebie. Jej wcześniejsze smutki znikły bez śladu. Wychodziła z pokoju o wiele lepszym humorze. Plac przed Pałacem Kultury i Nauki, godzina 13:30, 27 lutego 2027 roku. Oficjalne plenerowe spotkanie dla mediów odbywało się przed Pałacem Kultury i Nauki. Oczywiście sugestie ABW, policji i BOR-u były takie, by dziennikarzy przyjąć w bardziej szczelnym i kontrolowanym wnętrzu Pałacu Kultury i Nauki. Jednak zostały one puszczone mimo uszu. Tłumaczono to chęcią symbolicznego zatarcia granic pomiędzy zwykłymi ludźmi a ich reprezentantami. Wymusiło to jednak wyłączenie głównej, jak i sąsiednich ulic z ruchu samochodowego. Wewnątrz obszaru znalazł się jedynie sektor dla mediów i ekip telewizyjnych. Jednak mimo, że przeznaczono do ochrony tego punktu znaczne siły, w postaci przeszło 800 policjantów i 300 agentów służb specjalnych. Teren był rozległy i trudny do zabezpieczenia, nawet przy wykorzystaniu gwardzistów ekoestrańskich. Tym bardziej, że niezamknięty został graniczący z obszarem zamkniętym 500-metrowy pas, stykający się z ogólnodostępną strefą kulturalną. Ten znajdujący się blisko mównicy sektor zapełnił się turystami chcącymi na żywo zobaczyć dyplomatów, jak i władczynię Equestrii. Tłum wydawał się spokojny, chociaż służby meldowały o zauważeniu grupek skinów i innych podejrzanych elementów kręcących się po okolicy. Na razie jednak było spokojnie, chociaż czuć było atmosferę napięcia i wyczekiwania. Najemnik zmienił położenie, odciążając ścierpą od leżenia w tej samej pozycji nogę. Sprawdził lornetką wszystkie podejrzane punkty w budynkach i poddaszach. Czuł się w miarę spokojnie i pewnie co do swojej pozycji. Znajdował się bezpośrednio pod stanowiskiem policyjnych snajperów i prócz pojedynczego Pegasa z Gwardii Pałacowej, który zajrzał do jego strychu, na który orzeł włamał się kilka godzin temu, nie napotkał na żadne trudności. Prawdę mówiąc, żal mu było tej czerwonożnej gielejzy, która nawet nie potrafiła wypatrzyć go ukrytego pod jakimś starym kocem. Wybrał prawdopodobnie najlepszą pozycję snajperską, z której widział przeszło 80% placu. Za chwilę miały zacząć się oficjalne przemówienia, nie zauważył jednak niczego podejrzanego. W jego uchu odezwał się komunikator. Jak tam, spokojnie? Znajomy głos jego pracodawcy wyrwał go z lekkiego zamyślenia. Na razie spokojnie, bez najmniejszych problemów, zatrzymał lornetkę, gdy wydawało mu się, że coś zauważył. Jakiś cień w jednym z okien na wysokości gruntu zogniskował ostrość lornetki. Bez wątpienia ktoś tam był. Zauważył coś, co wyglądało na karabin snajperski. Znalazłem kogoś w jednej z piwnic wychodzących na plac. Ma karabin, ale przecież to nie ma sensu. Dopiero teraz go oświeciło, że przecież mównica była na wysokim podwyższeniu. Ktokolwiek będzie przemawiał, znajdzie się na jego celowniku. Poprawka ma sens. Na pewno widzi stamtąd mównicę. W interkomie usłyszał przeklinający głos garstki. Widocznie także się tego nie spodziewał. Właśnie teraz jednak rozpoczęła się burza fleszy. Politycy, w asyście ochroniarze wyszli przed budynek. Zlokalizował więc przynajmniej jednego zamachowca. A nie wierzył, że jest tylko jeden.
Po chwili gorączkowych poszukiwań odnalazł drugiego, ukrytego za jednym z kominów. Zachodził w głowę, jak udało mu się ukryć mimo patroli powietrznych i dokładnej kontroli. Jest i drugi, na dachu naprzeciw mównicy. Garstka nie wydawał się tym faktem wielce zaskoczony. Dostał informację, że Chińczycy wysłali tutaj swoją elitę, więc bądź przygotowany na wszystko. Orzeł przeklął cicho pod nosem. Wiadomo, zawsze pod górkę. Właśnie zaczęła przemawiać ta cała księżniczka. Słuchał ją jednym uchem i odrobinę się zawiódł. Mówiła bowiem standardowy jego zdanie bełkot, charakteryzujący każdego polityka w takiej sytuacji. Ważny jest pokój. Musimy wypracować jakieś rozwiązanie. Bla, bla, bla. Do końca nie wiedział, czego się po jej mowie spodziewać. Na pewno jednak nie czegoś tak banalnego. Zauważył, że strzelec z piwnicy wycelował mównicę. Drugi jednak nie zmienił swojej pozycji. Wycelował karabin z pierwszego. Sam natomiast spoglądał raz na jednego, raz na drugiego snajpera. Celuję teraz w księżniczkę. Mam go ściągnąć? Ich celem jest chińska delegacja. Ma mówić jej przewodniczący, który ma na pieńku z sekretarzem generalnym komitetu. Wymarzona okazja na wyrównanie rachunków. Garstka był przekonany, że celem ma być szef chińskiej delegacji. Sam miał wątpliwości, co jeżeli zmienili w ostatnim momencie plany działania. Ostatecznie jednak zrozumiał, że mają przecież zamiar zabić tuż przed kamerami, w momencie gdy chiński dyplomata będzie przemawiał, a uwaga świata będzie na nim skupiona. Zginie od pojedynczego strzału w głowę, jakże to będzie kształcące dla innych komunistów z partii. Nieważne, co zrobisz i gdzie będziesz, starczy jedno słowo. Ostatecznie miał pewność, że o to właśnie chodzi, gdy księżniczka zakończyła właśnie przemawiać. Oczywiście flesze dosłownie zalały podium. Kto miał mówić po niej? Oczywiście z grupy dyplomatów musiał wystąpić reprezentant Chin, który powoli zbliżył się do podium i zaczął mówić. Orzeł nie zwracał na jego słowa uwagi. Skupił się jedynie na obserwowaniu dwójki snajperów. Zauważył, że ten ukryty za kominem także przygotował się do strzału, nanosząc poprawki do ruchomego celu. Starszy żudoka na podium by stwierdził z przerażeniem, że ten drugi celuje prosto w księżniczkę, jedyny obecnie ruchomy cel. Mamy problem, drugi chce sprzątnąć twoją pracodawczynię. W słuchawce słyszał przytłaczającą ciszę. Dopiero po kilku sekundach usłyszał spokojny, wyprany z emocji głos. Wszystko zależy od ciebie. Nie mam ani rozeznania sytuacji, ani poglądu sytuacyjnego. Działaj według własnego sumienia. Najemnik przeklął cicho pod nosem taką poradę. Stanął przed dylematem. Czy ratować chińskiego delegata i dzięki temu odłożyć prawdopodobny wybuch wielkiej wojny, czy też uratować tę Bogu ducha winną księżniczkę, kopytnych i chodzące marzenie wszystkich dziewczynek na świecie. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nie wiedział, co ma teraz zrobić. Wiedział, że każda sekunda zwłoki przybliża go do wyboru. W końcu zaczął się cicho modlić, nie odwracając wzroku od okularu lunety. Tak, wiem, jestem kawałkiem sukinsyna, który nie chodzi do kościoła. Zabija ludzi za pieniądze. Nie to, że biorę zlecenia, ale to tak przy okazji. Zresztą to oni wpierw chcą zabić mnie. Zresztą ty wiesz, o co chodzi. A modlę się jedynie wtedy, gdy mam jakąś sprawę. Błagam cię jednak, byś dał mi jakiś znak, co mam zrobić. Od tego, czy mi się uda, wiele zależy. Nie wymagam komet, promienia z nieba, nie anioła. Błagam tylko jakikolwiek znak, bym nie spieprzył tego zadania. Amen. Chińczyk powoli kończył swoją przemowę. Podobnie jak kończył się jego czas na podjęcie decyzji, wydawało mu się, że wszystko zaczęło poruszać się w zwolnionym tempie. Wszystkie odgłosy przycichły, niebo lekko się wypogodziło i cały plac oświetlił promień słońca. W krótkim odstępie czasu padły po sobie 3 strzały. Pałac prezydencki, godzina 13:55, 27 lutego 2027 roku. Księżniczka Celeste siedziała już 3 godzinę w towarzystwie rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Ryja Siłowa. W przeciągu ostatnich dni spędziła z nim łącznie 9 godzin.
chociaż z zewnątrz wyglądała na spokojną i całkowicie opanowaną. Tak jak nakazywał jej protokół i wielowiekowe doświadczenie, to wewnątrz niej wręcz gotowało się do złości. Przez cały czas ją obrażał, drażnił i irytował. Każda jej próba zakończenia spotkania była torpedowana nowymi tematami rozmów. Celestia uważała się za kogoś niezwykle wyrozumiałego dla innych, ale ten człowiek sprawiał, że najchętniej kopytem starłaby mu ten pogardliwy uśmieszek w twarzy. Zdawała sobie sprawę, że robi to specjalnie, że chce ją sprowadzić i sprowokować, by stracić opanowanie nad sobą. Jedynie chęć pokazania mu, że jest bardziej wytrzymała niż sądzi, pozwoliła jej wytrzymać tak długo. Nie tylko jednak to ją niepokoiło. Czuła, że coś wisi w powietrzu, a jej przeczucie rzadko kiedy ją myliło. Zamyśliła się i rozkojarzyła, co nie zostało niezauważone. Rozumiem, że księżniczka przyznaje mi rację. Polityk patrzył na nią uważnie, czekając na odpowiedź. Księżniczka przekleła w myślach swoje rozkojarzenie. Proszę mi wybaczyć, zamyśliłam się. Czy mógłbyś powtórzyć ostatnie zdanie? Widać było fałszywe oburzenie na twarzy ministra. Wydaje mi się, że nie traktuje pani Federacji Rosyjskiej na poważnie. Rozpoczął swą kolejną triadę pełną fałszywego oburzenia. Celestia, zaciskając zęby, starała się nie odpowiedzieć, co naprawdę myśli o dyplomacie. Tam zauważyła, jak towarzyszący jej przedstawiciel kancelarii otrzymuje jakąś wiadomość przez system łączności. Spojrzała na niego pytająco. On gestem wskazał, że wszystko w porządku, jednakże przez krótką chwilę jego mina i spanikowany wzrok świadczyło czymś zupełnie odwrotnym. Na całe szczęście całkowicie zajęte są pełnej pasji mową. Rosjanin nie zauważył tego. Przerwała tyradę oburzenia, nagle wstając z miejsca. Proszę o wybaczenie, muszę wyjść za potrzebą, zaraz wrócę. Puściła mimo uszu kolejne zrzędzenia i komentarze. Przechodząc koło pracownika kancelarii, dała mu do zrozumienia, że ma wyjść z nią. Gdy tylko opuścili pomieszczenie, stanęła tuż za drzwiami i zapytała bez ogródek. Co się dzieje? Urzędnik wyraźnie tłumaczył, że wszystko jest w porządku, jednakże spięcie oraz sztywność świadczyło o czymś zupełnie innym. Celestia miała na dziś dosyć słownych gierek. Bez ostrzeżenia podniosła magię podwładnego na wysokość swoich oczu, a z jej ust padł lodowaty i władczy ton. Co się dzieje? Zapytała raz jeszcze, tym razem dobitnie akcentując każde słowo. Urzędnik był wyraźnie przestraszony i zaczął się jąkać, co uniemożliwiało jakiekolwiek porozumienie się. Celestia momentalnie oprzytomniała i zrozumiała, że posunęła się odrobinę za daleko. Przeklinając w myślach swą irytację i gniew, zastanawiała się, jak powinna wyjść z tego twarzą. Opuściła go powoli na podłogę. Dziękuję za informację. Postanowiła zasięgnąć informacji źródła i zapytać się samego grabarczyka, jakby na zawołanie swymi uszami wychwyciła znajomy krzyk wściekłości. Co jeszcze do jasnej cholery może się spieprzyć? Tak, nie było wątpliwości, do kogo należał. Pozostawiła dochodzącego do siebie urzędnika i poszła do gabinetu prezydenta RP. Gdy weszła do środka, wszystko było już jasne. Znajdowało się tam kilkunastu ludzi i kucyków. Wszyscy byli spięci i wyraźnie poddenerwowani. Mogła tutaj zauważyć wszystkich zajmujących się przygotowaniem szczytu. Widywała ich nieraz w czasie spotkań roboczych. Komendant policji, straży pożarnej, zastępca szefa wywiadu, minister spraw wewnętrznych, jakiś pułkownik gwardii pałacowej zastępujący Szynig Armora, który został wysłany na tymczasowy urlop. Oraz oczywiście czerwony ze złości prezydent. Dawno nie widziała go tak zdenerwowanego i wkurzonego. Zarazem palił nerwowo cygaro, dłonie trzęsły mu się lekko. Najwyraźniej nie mógł się uspokoić, stopnie do pałku w chopielniczce wskazywał na to, że sprawa była poważna. Podeszła do jego biurka, nie zważając na zaskoczone spojrzenia wszystkich obecnych w pomieszczeniu. Co się dzieje? Zapytała księżniczka. Grabarczyk tylko westchnął głęboko, po czym zgasił cygaro w popielniczce. Widać było, że początkowo chciał coś powiedzieć, lecz po chwili tylko wymownie wskazał drzwi. Pokój opustoszał w przeciągu pół minuty. Pozostał na swoim miejscu jedynie Tomasz Izdorski. Prezydent pomasował swoją skroń, jakby zbierając myśli. Następnie wstał i zaczął chodzić po pokoju.
Można bez ogródek powiedzieć, że wszystko się wali jak domek z kart. W przeciągu ostatnich 5 godzin żadna zaplanowana impreza masowa nie odbyła się zgodnie z planem. Seria koncertów została przerwana po usunięciu się ziemi pod sceny 10 cholernych metrów w dół. Oczywiście nie muszę tłumaczyć, że nie jesteśmy w okolicy kopalni ani u skoków technicznych. O dziwo nikomu się nic nie stało. Tutaj przerwał na chwilę i zachichotał nerwowo. To jednak jeszcze nic. Na Bemowie pokaz lotniczy nie może nawet się odbyć z powodu mgły. Tutaj spojrzał na swój zegarek. Jest 13:27, a całe pieprzone lotnisko tonie we mgle, gęste jak mleko, której nikt nie potrafi wytłumaczyć. Nie mówiąc czemu ta pieprzona mgła utrzymuje się jedynie nad terenem lotniska. Zaskoczona Celestia chciała coś powiedzieć, ale zatrzymał ją ruchem ręki. Jednakże największą wisienką na całym torcie są wściekłe masy kibiców, którzy właśnie teraz zakłócają porządek na Śródmieściu. Oczywiście bandy oszołomów, anarchistów i innych mącivodów podążają wraz z nimi, co jest rzekomym powodem zamieszek grupy kucyków, które odśpiewały koncert życzeń dla kibiców Legii o niespodziewanym zablokowaniu dróg przez kilkanaście ciężarówek, które z niewiadomych przyczyn miały awarię na głównych rondach stolicy, nie wspominając. Prezydent złamał ręce i usiadł ciężko w swym fotelu. Celestia zamyśliła się głęboko, po czym powiedziała jedno słowo z absolutną pewnością w głosie. Discord! Tutaj jednak w odpowiedzi słychać było głośne słowo, dobywające się za szyby. Veto! Wszyscy w pomieszczeniu odwrócili się w stronę głosu, by ujrzeć lekko poirytowaną twarz Discorda, wchodzącego do pomieszczenia przez balkon. Miał swoją normalną formę, tylko że był ubrany w garnitur wraz z cylindrem i monoklem. Całkowicie nie zgadzam się z oskarżeniem mnie o każde tajemnicze wydarzenie, które zdarza się w okolicy, bądź też każdy zbieg okoliczności. Powiedział to, akcentując dobitnie każde słowo, z całkowitą powagą na swej twarzy. Celestia przypatrzyła mu się z podejrzliwością. Czyli tego nie zrobiłeś? Nadal jednak w jej głosie słychać było całkowity brak zaufania. Drakuneko westnął głęboko, patrząc dramatycznie w sufit. Tak, nie zrobiłem tego. Dlaczego miałem psuć komuś zabawę? Sam wybierałem się na większość z tych atrakcji. Tutaj pstryknął palcami i w jego miejscu stał Dominik Iskord w dżinsowej kurtce, czarnych okularach i z kilkoma biletami w dłoni. Specjalnie wziąłem sobie wolne 3 dni, by wszystko zobaczyć na spokojnie. Tutaj Zdorski tylko pokiwał głową, jakby dopiero teraz zrozumiał. Garstka, to musiał być Garstka. Wszyscy w pomieszczeniu umilkli, Grawaczy w zamyśleniu zapalił kolejny cygaro. Czyli zrobił to, powiedział cicho sam do siebie. Natomiast w myślach zadał sobie pytanie, czyżby mówił prawdę? I Zdorski trzymał w tym właśnie momencie jakąś nagłą wiadomość przez interkom, po czym pobladł. Strzały na oficjalne spotkanie dyplomatów dla prasy. Celestia momentalnie zesztywniała, w jej głowie kołatało tylko jedno słowo. Luna! Księżniczka zaczęła momentalnie zbierać energię do teleportacji. Grabarczyk starał się ją zatrzymać, wytłumaczyć, że nie powinna działać pochopnie. Bez jakiegoś planu działania nie dało to jednak żadnego rezultatu. Zniknęła po chwili w oślepiającym błysku światła. Prezydent zaklął pod nosem. Discord już miał coś powiedzieć, ale głowa państwa nie pozwoliła dojść mu do słowa. Na co kurwa czekasz? Idź za nią i zrób wszystko, by włos z głowy nie spadł. Discord nie powiedział ani słowa, tylko salutując, zniknął. Prezydent otworzył jedną z szafek i wyciągnął butelkę whisky. Dopił do końca swą kawę i nalał tą filiżankę miodowego trunku. Zanim jednak wlał ją sobie do ust, spojrzał z wyrzutem na agenta wywiadu, który widocznie bił się z myślami, co powinien teraz zrobić. Nie masz czegoś ważnego do roboty? Zapytał gniewnie. Izydorski tylko zasentował i wybiegł z pomieszczenia. Kręcąc głową, głowa państwa osuszyła filiżankę. To wszystko nie było na jego nerwy. Do pomieszczenia wpadł jakiś zjany pracownik kancelarii. Puka się! Odwarknął wyraźnie poirytowany prezydent, nalewając sobie kolejną filiżankę mocnego trunku.
Rosyjska delegacja żąda wyjaśnień z powodu nieobecności księżniczki. Widać było, że podwładny jest lekko podenerwowany widokiem przełożonego w takim stanie. Ten tylko pokiwał głową, jakby godząc się z losem, po czym opróżnił filiżankę jednym haustem. Dobrze, skoro Ryosiłow chce odpowiedzi, to ją dostanie. Wstał, wskazując palcem wskazującym na podwładnego. To ostatni raz, gdy się na te pierdoły zgodziłem. Urzędnik ostrożnie zaczął podtakiwać. Ostatni cholerny raz zgodziłem się na jakikolwiek międzynarodowy szczyt. Gdy tylko zniknął za drzwiami, dało się słyszeć głośne: nigdy, kurwa, więcej! Plac przed Pałacem Kultury i Nauki, 13.45, 27 lutego 2027 roku. Księżniczka wyszła wraz z resztą delegacji dyplomatycznych z budynku Pałacu Kultury i Nauki. Świat natychmiast utonął w morzu fleszy i trzasku migawek fotografów. Luna starała się wyglądać na zadowoloną z siebie, zresztą taka w rzeczywistości była, gdy tylko pojawiła się przy oczekujących delegatach. Już żaden nie śmiał spoglądać na nią z politowaniem, jak przedtem. Wszyscy natomiast obserwowali ją, jakby szukając jakiś rys w jej zachowaniu lub wyglądzie. Już nie traktowali jej z wyższością, wręcz przeciwnie, ucieszyła się z tej zmiany, a atmosfera lekko nerwowego oczekiwania na jej słowa sprawiła, że przestała się denerwować i skupiła na swoim przemówieniu. Powoli z godnością podeszła do mównicy, posłała reporterom swój uśmiech, co zostało skwitowane kolejną burzą fleszy. Witam wszystkich obecnych. Cieszę się, że mogę stać tutaj przed wami i przedstawić wam ogólny plan nadchodzących dni. Zaczęła swą przemowę, opisując ogólne założenia szczytu, które po ostatnich wydarzeniach na sali plenarnej wydawały się bardzo prawdopodobne. Mimowolnie rozglądając się po zebranych w celu wzmocnienia przekazu, zauważyła środki bezpieczeństwa. Dziesiątki policjantów, gwardzistów oraz strażników miejskich wiedziała, że bezpieczeństwo miało podstawowy priorytet, ale mimo wszystko wydawało jej się bardzo dziwne, że reprezentanci ludu muszą się od niego oddzielać szlabanami i kordonem policji. Było w tym coś smutnego, rozumiała przyczynę takiego stanu rzeczy, jednak nie sprawiało to, że czuło się jakoś lepiej. Nie pozwoliła jednak, by pesymistyczne rozważania wpłynęły na jakość i ton jej przemowy. Wierzę więc, że szczyt będzie nowym początkiem, budującym lepszą przyszłość dla wszystkich. Kolejna burza fleszy prawie ją oślepiła. Zeszła z mównicy, czując satysfakcję. Czuła, iż jej przemówienie było całkiem dobre. Teraz na podium wszedł reprezentant Chin. Księżniczka ucieszyła się, gdy usłyszała, że to Chińczycy chcą przemawiać jako pierwsi. Z wielkim zaciekawieniem słuchała mowy delegata, szukając w niej sygnałów świadczących o stanowisku państwa środka. Z jego przemowy wynikało, że atmosfera na kontynencie azjatyckim, za którą także są odpowiedzialne Chiny, jest na dłuższą metę niedopuszczalna i należy rozwiązać metodami dyplomatycznymi. Partia wyciąga więc jako pierwsza dłoń do zgody i jest gotowa do pewnych ustępstw w imię zachowania pokoju. Luna w duchu uśmiechnęła się. Oznaczało to, że Chińczycy powinni poprzeć podstawowe założenie szczytu, albo przynajmniej mogła mieć taką wątłą nadzieję. Coś jednak nie dawało jej spokoju. Wydawało jej się, że coś złego wisi w powietrzu. Takie uczucie jak i tuż przed uderzeniem pioruna, gdy powietrze nieruchomieje, a dookoła nastaje złowróżna cisza. Mimowolnie zaczęła się denerwować. Tymczasem Chińczyk prawie kończył swoją przemowę. Luna natomiast wręcz słyszała w głowie głos tego irytującego pułkownika wywiadu. Zawsze bądź gotowa na najgorsze. Zawsze. Przypominał jej się także ten trening czujności. Od czasu zamachu na jej starszą siostrę uparł się, że nauczy ją czujności i dopilnuje, by nie dały się nigdy zaskoczyć. Zaczął więc co jakiś czas nękać je próbnymi zamachami, od zatrutej środkiem na przeczyszczenie porannej kawy. Nigdy nie pijcie płynów z nieznanych źródeł, poprzez petardę dymno-huchową w karecie. Zawsze sprawdzajcie, czy nie ma podejrzanych pakunków. Kończąc na paintballowych pociskach znikąd, snajperzy mogą czaić się dookoła.
Początkowo co chwila wpadały w jego pułapki, jednak po dwóch dniach zaczęły się pilnować. Po tygodniu wydawało im się wręcz, że mogą przechytrzyć szefa wywiadu. Przez następny tydzień obie unikały jego zamachu. Wszystko zakończyło się jednak dwa tygodnie od rozpoczęcia szkolenia. Akurat Cadence postanowiła odwiedzić Lunę. Miała bowiem sprawę do omówienia w cztery oczy. Spokojnie sobie porozmawiały. Piły herbatę. Księżniczka noc całkowicie zapomniała o garstce. Zignorowała odgłos zbliżającego się odgłosu pracującego silnika. Gdy odwróciła się w stronę otwartego okna, było już za późno. Naprzeciwko otwartego na całą szerokość okna wychodzącego na balkon jakieś 300 metrów od nich znajdował się helikopter, z którego jakaś postać celowała w ich kierunku z wyrzutni rakiet. Pocisk leciał w stronę pomieszczenia, pozostawiając za sobą białą smugę spalin. Cadence była zbyt zaskoczona, by zareagować. Luna zdołała jedynie odruchowo osłonić swojego gościa tarczą. Pocisk rozbryznął się o ścianę, pokrywając całe pomieszczenie oraz księżniczkę nocy czerwoną farbą. Widząc szkody, które wyrządzono w jej pokoju oraz wściekłość będąc upokorzoną przed tak znamienitym gościem, uznała, że ta zniewaga krwi wymaga. Ściągnęła helikopter, ciskając w niego piorunami i miotając przekleństwa tak stare, że nikt prócz najpilniejszych studentów krystiańskiej lingwistyki ich nie rozumiał. Prawie ich dopadła. Znajdowali się akurat w okolicy Ponyville. Helikopter obrócił się nagle przodem w jej kierunku. Była święcie przekonana, że chcą się poddać, jednakże zrobili coś bardziej zaskakującego. W jednej sekundzie gigantyczny reflektor umieszczony na dziobie maszyny oślepił ją strumieniem jasnego światła. Do tego dochodziła kakofonia dźwięków z podwieszonych głośników. Księżniczka była tym całkowicie skonfundowana, przez to wyrżnęła w drzewo. Zanim doszła do siebie, śmigłowiec zniknął gdzieś w lesie Everfree. Następną rzeczą, którą zrobiła, było teleportowanie się do biura Gantry i opierdolenie go, na czym świat stoi. Zrezygnował ostatecznie z planu nauczenia królowych sztuki przetrwania. Teraz jednak przed oczami stanął jej zdesperowany garstka, wręcz błagający Celestię, by zrezygnowała ze spotkania plenarnego z prasą, a jeżeli już ma zamiary zrobić, to niech odbędzie się w środku Pałac Kultury i Nauki. Argumentował to praktyczną niemożliwością zapewnienia 100% bezpieczeństwa. Mimowolnie przygotowała w myślach zaklęcie tarczy. Dla pewności. Swoją drogą. Ciekawe, dlaczego przez ostatnie dwa dni go nie widziała. Pewnie był po prostu zajęty służbowymi sprawami. Zanim jednak zdołała się zganić w myślach za popadanie w paranoję, padł głośny strzał, który odbił się echem po placu. Momentalnie przygotowała zaklęcie, rozglądając się dookoła. Kątem oka zobaczyła, jak drugi strzał trafia chińskiego delegata, który kończył właśnie tą mowę. Widziała, jak kula trafia go w ramię, kończąc zaklęcie. Gorączkowo zaczęła szukać strzelca i uwaga przyciągnął jakiś ruch za jedną z kominów. Jak to zwykle w stresowych sytuacjach bywa, czas zwolnił. Zanim zdążyła skupić na tym miejscu wzrok, zobaczyła w zwolnionym tempie, jak pocisk pędzi prosto w jej stronę. Tarcza zmaterializowała się milisekundę za późno, przepuszczając pierwszy pocisk. Drugi natomiast bez problemu odbiła. Luna poczuła, jak kula drasnęła ją, pozostawiając płytką ranę w jej lewym boku. Na całym plac wybuchła panika. Luna otrząsnęła się z szoku. Pierwszą jej myślą było osłonięcie reszty delegacji. Rozpostarła tarczę, biegnąc w kierunku trybun, z których delegaci próbowali uciekać. Błękitna kopuła otoczyła całą okolicę w samą porę, by odbić kilka pocisków. Gdzieś poniżej w jednej z piwnic nastąpiła eksplozja. Zostańcie na miejscach, uciekając będziecie łatwiejszym celem. Przecież tutaj wystrzelają na zakaczki, krzyknął Hiszpan, któremu puściły nerwy. Kolejne dwa strzały odbiły się od tarczy. Spokój, nic wam się nie stanie, jesteśmy otoczeni tarczą, więc nic wam nie grozi. Starała się brzmieć pewnie i stanowczo, choć i tak naprawdę straszliwie się bała. Nie pomagał jej także fakt, że uświadomiła sobie, że to coś lepkiego, co spływa po jej prawym boku,
to nie wiesz pod. Jednakże i ton głosu oraz niezachwiana postawa uspokoiła wszystkich na trybunach. Siedzieli teraz skuleni na ławkach i czekali. Tymczasem kanonada trwała nadal. Sama nie wiedziała, czy strzelają do nich, czy może ochrona strzela do niewidzialnych napastników. Kilku borowców oraz gwardzistów utworzyło wachlarz wokół niej z bronią gotową do strzału. Podobnie jak jednorożce z jednostki specjalnej, które wzmocniły magiczną tarczę w słabych miejscach, Luna nagle poczuła w powietrzu znajomą magię, coś właśnie teleportowało się na plac. No nie, powiedziała cicho do siebie. Jakieś 5 metrów od niej pojawiła się jej siostra. Złota tarcza otoczyła jej postać. Przez moment ich oczy się spotkały. Luna rozpoznała ich wyraz, pełną panikę, która po chwili zmieniła się w lodowatą determinację i gniew. Księżniczka nocy widziała już kiedyś ten wzrok i lekko wzdrygnęła się ze strachu. Kiwała przecząc głową, licząc, że w to w jakiś sposób powstrzyma siostrę przed tym, co miało za chwilę nastąpić. Celestia zniknęła nagle w rozbłysku światła, a po chwili na środku placu stała Licorn w złotej zbroi. Drzewa i ogon dosłownie płonęły błękitno-fioletowym blaskiem. Sunflare stała na środku placu z zamkniętymi oczyma. Ukryty za kominem snajper wziął ją na cel i otworzył ogień. Gdyby można było spowolnić czas, można by zobaczyć, jak 2 pociski lecą w stronę głowy Licorna, po czym zwalniają i zatrzymują się 0,5 metra od jego głowy. Opadły na bruk, a Sunflare otworzyła swoje fioletowe, pełne gniewu i wściekłości oczy. Skupiła wzrok na snajperze ukrywającym się za kominami. Lunie wydawało się, że próbował odpełznąć, zdając sobie sprawę, że został wykryty. Ruch Sunflare zaczął już błyszczeć fioletowym światłem. Widać było, jak przed nim tworzy się mała kula światła, która powoli rosła. Po 3 sekundach wyleciała w kierunku komina. Wciąż się powiększając, trafiła dokładnie w miejsce, w którym znajdował się snajper. Eksplozja, która później nastąpiła, była ogłuszająca, a jej blask oślepił na moment każdego, kto spoglądał w tamtym kierunku. W miejscu, w którym znajdowały się poprzednie 2 kominy, znajdowała się wielka dziura. Jakby to miejsce zniknęło bez śladu. Nastało długie, przeciągające się milczenie. Sunflare powoli przeszła wzrokiem przez tłum. Wszyscy na placu milczeli. Żaden fotograf nie robił nawet zdjęcia. Nastała wręcz ogłuszająca cisza. Tymczasem na plac wjechały transportery opancerzone, z których wysypał się oddział żołnierzy. Zaczęła się ewakuacja VIP-ów i członków delegacji dyplomatycznych. A Licorn Słońca tymczasem zatrzymał głowę, skupiając wzrok na jednej z kamienic. Przymrużył przy tym oczy, jakby czegoś wypatrując. Zamarł w tej pozycji przez dłuższą chwilę. Po chwili wystrzelił do przodu i dosłownie wbił się na najwyższe piętro budynku. Chmura kurzu, pokruszonych cegieł i tynku spadła na ludzi poniżej, w momencie, gdy ostatni z VIP-ów zniknął w transporterze. Luna, ignorując polecenia ochrony, pognała za siostrą, będącą właśnie w stanie amoku. Przy niej zmaterializowało się jej magiczne ostrze. Miała nadzieję, że zdąży znaleźć tego kogoś przed swoją siostrą. Kimkolwiek była osoba, którą ścigała, nawet gdyby to był zamachowiec, który pragnął jej śmierci, mogła mu w obecnej sytuacji tylko współczuć. Pozycja snajperska 13.49, 27 lutego 2027 roku. Najemnik zdecydował się ostatecznie na to, że pierwszego na cel weźmie osobnika w piwnicy. Zapewne księżniczka będzie chroniona jakimś fikuśnym czarami czy innym sztuczkami. Mógł oczywiście mieć jedynie taką nadzieję. Najemnik wziął głęboki wdech i celując w okno piwnicy nacisnął ten spust. Pocisk trafił chińskiego snajpera w klatkę piersiową i odrzucił go w tył, jednakże on także zdołał wystrzelić. Na szczęście zmiana pozycji ciała zmieniła tor pocisku i ten trafił delegata jedynie w ramię. Niestety nie zdołał powstrzymać strzelca na dachu od oddania 2 strzałów w kierunku księżniczki,
która jednak zdołała osłonić się jakiegoś rodzaju polem ochronnym. Orzeł natomiast zmusił strzelca do wycofania się za osłonę, posyłając w jego kierunku kilka strzałów, które choć go nie trafiły, zmusiły do schowania się, żłobiąc kilka dziur w kominie. Oczywiście natychmiast wybuchła panika, której nie pomagały kolejne strzały padające dookoła. Dziękował w myślach za tłumik, który choć nie wygłuszył całkowicie dźwięku, to sprawiał, że trudniej było go namierzyć. Ze zdziwieniem zobaczył, jak ta cała księżniczka Luna podbiega i roztacza tarcze nad wszystkimi dyplomatami. Zaskoczyła go tym całkowicie. Sam w życiu nie zaryzykowałby życia dla tych dwulicowych złodziei. Rozmyślenia oraz oczekiwanie na to, by snajper za kominem pokazał jakiś fragment swojego ciała, zostało przerwane eksplozją w piwnicy, w której znajdował się zlikwidowany przez niego snajper. Wzmocniło to jedynie panikę na plac poniżej. W słuchawkach usłyszał zaniepokojonego pułkownika. Co się stało? Słychać było wybuch. Orzeł, potwierdź. Wydaje się, że mają przy sobie materiały wybuchowe. Zapewne nie chcą dać się wziąć żywcem, albo w razie wpadki mają nie pozostawić żadnego dowodu. Co do księżniczki, to żyje. Drastowa ją kula, ale chyba nie groźnie. Chińczyk dostał w ramię, powinien przeżyć. Wuku usłyszał jedynie ciche westchnienie ulgi. Spróbuj się wycofać, swoje zrobiłeś. Wiem, gdzie ukrywa się przywódca tych cholernych Chińczyków. Będę potrzebował twojego wsparcia. Spotkamy się w okolicach. Trafisz? Najemnik potwierdził i dodał, że spróbuje dotrzeć tam najszybciej, jak będzie mógł. Kolejny błysk na samym środku placu był świadectwem przybycia drugiego alikorna, całego śnieżno-białego. Strzelec na dachu próbował wziąć go na cel, ale orzeł już na niego czekał. Niestety skudłował milimetry. Tymczasem kolejny strzelec uaktywnił się i padły kolejne dwa strzały. W kierunku alikorna, który miał jakieś pole siłowe, młodzik przeklął pod nosem. Mają więcej snajperów. Niespodziewanie nastąpił kolejny błysk i w miejscu białego alikorna pojawiła się nowa postać z złotym pancerzem, której ogon i grzywa dosłownie płonęły purpurą. Wykorzystując pojawienie się tej postaci, snajper ukryty na dachu zmienił odrobinę swoją pozycję i wystrzelił raz jeszcze, celując w głowę alikorna. Kula jakby zatrzymała się w powietrzu. W odpowiedzi mała, ciągle rosnąca kula światła została wysłana w kierunku kominu. Z każdą sekundą powiększała się coraz bardziej, aż uderzyła w budynek. Eksplozja, która potem nastąpiła, zatrząsła okolicą. Orzeł nie mógł oderwać oczu od dachu, w którym wzięła 4-metrowa dziura. Po strzelcu nie pozostał nawet najmniejszy ślad, po prostu wyparował w przenośni dosłownie. Zaskoczyła go panująca teraz cisza. Wszyscy i wszystko zamilkło w nerwowym oczekiwaniu. Tymczasem alikorn w złotej zbroi rozglądał się po tłumie, powoli, bez pośpiechu. Władczo. Dopiero po dłuższej chwili zdołał uruchomić połączenie z pułkownikiem Garstką. Jest problem, to znaczy cholera, pojawił się biały alikorn, ale potem błysnęło i zmienił się w coś innego, a potem dosłownie anihilował tego gościa na dachu. Jakoś trudno by było się w obecnej sytuacji wysłowić. Po chwili usłyszał wyraźnie zaniepokojoną odpowiedź pracodawcy. Czy ma złotą zbroję i fosforyzującą fioletem grzywę? Gdy potwierdził, usłyszał w słuchawkach kilka przekleństw. Po chwili jednak otrzymał lekko zaskakującą go odpowiedź. Uciekaj stamtąd jak najszybciej i módl się, by ci nie wypatrzyła. Bardziej jednak zmroziło go zachowanie tej istoty, która patrzyła bowiem wprost na niego. Momentalnie zamarł w bezruchu. Najgorsze były oczy. Wcześniej patrzył choćby przelotem w oczy kocyku. Widział w nich zwykle, jak on to określał, wzrok dużych dzieci. Zaciekawienie przemieszane z zaufaniem i brakiem jakichś hamulców, by powiedzieć dzień dobry komuś obcemu. Z racji swojej pracy irytowało go to straszliwie, bo im mniej się tobą interesują, tym lepiej dla ciebie. Tutaj jednak przełknął ślinę. Oczy przypominały mu dwa kamienie szlachetne, piękne, ale lodowate, bez życia. Wzrok świadczył o tym, że posiadacza nie obchodzisz ty ani twoje życie. Płonął w nich także ten rodzaj gniewu, który ugasić może jedynie krew. Momentalnie skulił się na pozycji snajperskiej, przecież mnie nie widzi. Z drugiej jednak strony
Przecież one znają tę cholerną magię. Z powodu paraliżującego go strachu przestał myśleć. Zdał sobie sprawę, że chce jak najszybciej stąd uciec. Nieważne gdzie, byleby dalej od tego strasznego stworzenia. Zaczął powoli pełznąć do okna, po czym rozkładać chaotycznie karabin i upychać go byle jak do plecaka. Wyszedł ostrożnie, mijając dwójkę biegnących po korytarzach budynku policjantów, jakby szukających zabójców. Bez ogólnego planu działania nie świadczyło to dobrze o zabezpieczeniu imprezy, skoro panika wdarła się także do służb mundurowych. Jednakże w obecnej sytuacji nie miał nic przeciwko. Biegł bezszelestnie przed siebie, tak jak nauczył się od swojego dziadka, weterana kampanii w Iraku i Afganistanie oraz zagorzałego myśliwego. Biegając do zakrętu prowadzącego na schody do parteru, niespodziewanie wpadł na kogoś. W jego dłoni odruchowo znalazł się pistolet z pociskami usypiającymi, jednak gdzie znajomy wytrącił mu go z rąk. Orzeł odturlał się od niego, zwiększając dystans i wstał w pozycji obronnej. Przed nim znajdował się osobnik najwyraźniej podobnie jak on, chcący zachować anonimowość. Całkowita czerni ubioru i zakryta noktowizyjnymi goglami twarz świadczyła, że najprawdopodobniej odnalazł tajemniczego strzelca. Jakże się cieszył. Szkoda jednak, że nie miał obecnie czasu na zabawę z nim. Zaczął płynnym angielskim. Słuchaj, każdy może pójść swoją drogą i nikomu nie stanie się krzywda. Postać wydawała się przez chwilę zastanawiać, po czym powoli pokręciła przecząco głową. Oczywiście, czy kiedykolwiek się zgodzili? Pomyślał zgryźliwie najemnik. Szybkim i sprawnym ruchem wyciągnął z pochew dwa noże i ustawił się w pozycji bojowej. Nie dajesz mi wyboru, to twoja ostatnia szansa. Wiem, że ci się teraz spieszy. Adwersarz przechylił głowę, jakby pytając, naprawdę? Po czym sięgnął prawą ręką i wyciągnął Jan. Robił nim dwa młynki, po czym także przyjął postawę zasadniczą. Najemnik zaczął w myślach przeklinać swój los i zastanawiać się nad tym, jak wyjść z impasu. Rzeczywistość jednak zdecydowała za niego. Gdy cała ściana dosłownie eksplodowała, zasypując ich odłamkami gruzy i pyłu. Obaj mężczyźni zamarli w bezruchu, patrząc na skrzydlatą postać wyłaniającą się z kurzu i pyłu. Orzeł przeklął swoje zezowate szczęście. Tajemniczy kształt machnął skrzydłami i powietrze oczyściło się, a likorn w złotym pancerzu stał dumnie na samym środku korytarza. Popatrzył z wyższością na dwójkę ludzi, którzy bardzo powoli zaczęli wycofywać w przeciwnych kierunkach. Najemnik był śmiertelnie przerażony. Te cholerne oczy starczyło, że nie spojrzał i prawie jęknął z przerażenia. Zobaczył w nich taką samą odrazę, jaką widzi się w oczach ludzi, mających zamiar rozdeptać pająka lub karalucha. Problemem było to, że to coś patrzyło tak na niego. Gdyby mu ktoś się kiedyś powiedział, że najstraszniejszą rzeczą, którą w życiu zobaczy, będzie biały koń ze skrzydłami, wyśmiałby go. Teraz jednak nie było mu do śmiechu. Wiedział jedno, musiał stąd uciekać, byle dalej. Teraz mógł jedynie się pocieszać tym, iż ma 50% szans, że będzie ścigany. Dwójki przecież nie może złapać, przecież się nie... W tym właśnie momencie przerażająca mara rozbłysła i w korytarzu znajdowały się już dwa likorny. Jeden powoli szedł w kierunku Chińczyka, drugi zbliżał się w jego kierunku. Ostatnią rzeczą, która przepełniła skalę straszności, był widok złośliwego uśmiechu na ustach zbliżającej się w stronę najemnika kopii. A takiego wała, krzyknął, rzucając pod nogę likorna granat dymny. Sam natomiast zaczął zbiegać po schodach. Krzyk wściekłości rozległ się po całej klatce schodowej. Najemnik uciekał jak najszybciej jak mógł. Skupił się na biegu, nie oglądał się za siebie. Wystarczył mu odgłos kopyt biegający po drewnianych schodach. Z sąsiedniej klatki schodowej, z której zbiegał Chińczyk, słychać było ciągłe wystrzały z broni ręcznej. Idiota, przedtem nie zadziałało, to teraz podziała? Zdobył odrobinę przewagi nad ścigającą go istotą. Całe jedno piętro. O jego sukcesie świadczył także piorun, który odstrzelił spory fragment balustrady. W końcu schody skończyły się, wybiegł na korytarz prowadzący do głównego wyjścia z budynku.
tym samym momencie z drugiej klatki schodowej wybiegł chiński asasyn, ostrzeliwując się zajadle przez ramię. Obaj rzucili się w kierunku jedynych drzwi z budynku, tylko po to, by zobaczyć, jak wyrasta przed nimi ściana ognia. Chińczyk rzucił na próbę płomienie swój pusty magazynek, po czym obaj obserwowali, jak kawałek metalu dosłownie wyparował, nie przelatując na drugą stronę płomienia. Tymczasem dwa likorny, nie spiesząc się, szły w ich kierunku. Orzeł gorączkowo rozglądał się za jakąkolwiek kryjówką. Podbiegł do najbliższych drzwi, obitych skórą. Były zamknięte. Chińczyk odepchnął go od drzwi, po czym uderzył w je potężnym kopniakiem. Gdy nie dało natychmiastowych rezultatów, poprawił raz jeszcze. Dopiero za trzecim razem wyłamał zamek. Bez namysłu biegli do mieszkania. Gospodarzy nie było w domu, jednak w ich sytuacji nie miało to dla nich żadnego znaczenia. Pierwszą myślą, która wpadła do ich głów, były okna. Tutaj jednak czekała ich przykra niespodzianka. Mieszkanie nie miało żadnych prócz kilku świetlików, które były zresztą za wąskie, by się przecisnąć. Kolejna seria przekleństw wypowiedzianych w myślach została przekazana w kierunku inteligenta, który wymyślił ten pomysł. Usłyszeli powolny stukot zbliżających się powoli kopyt. Nie spiesząc się, weszła do pomieszczenia i zatrzymała się w drzwiach do głównego pokoju. Wzrok nadal pełen był odrazy, teraz jednak dało się dojrzeć zniecierpliwienie i irytację. Najemnik gorączkowo próbował znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie tej krytycznej sytuacji. Chińczyk najwyraźniej nie zamierzał sprzedać tanie swej skóry. Z niewyobrażalną szybkością pokonał dwoma susami odległość, jaka dzieliła go od alikorna, wyciągając Jan z pochwy. Nie wydawało się jednak, by istota była tym zaskoczona. W momencie, gdy wykonał pchnięcie w kierunku szyi, złota tarcza odbiła cios. Asasyn wykonał natychmiast drugie cięcie, tym razem w stronę przednich nóg. Teraz jednak na drodze katany pojawiło się ostrze wykonane z czystej energii, które odbiło cios. Przez następną minutę trwała wymiana wzajemnych ciosów, a likorn tylko stał w miejscu, parując uderzenia z ostrzem. Chińczyk natomiast, będąc w ciągłym ruchu, dokonywał akrobatycznych cudów, próbując przebić jej obronę. Najemnikowi aż dech zaparł z wrażenia, widząc umiejętności Azjaty. Garstka nie kłamał, naprawdę wysłali fachowców. Czy patrzył się twarzy ich prześladowcy, wydawała się całkowicie spokojna, ba, wręcz lekko się uśmiechała. Ciarki przeszły mu po plecach, gdy uświadomił sobie, że przecież ona się z nimi bawi, tak jak kot bawi się myszą przed zadaniem śmiertelnego ciosu. Chińczyk dyszał ciężko, chyba także to zrozumiał. Zaatakował po raz kolejny, tym razem wydając z siebie najgłośniejszy okrzyk, na jaki było go stać. Skoczył w prawo, jakby zamierzał zaatakować prawy bok samflary. Ostrza likorna skierowała się do odbicia ciosu, jednak Chińczyk obrócił się w powietrzu i wylądował plecami na podłodze. Wyciągnął ostrzek w górze, prześlizgując się pomiędzy przednimi kopytami. Twarz likorna zastygła w zdziwieniu zmieszanym z lekkim przerażeniem, gdy tylko zaczął wykonywać ten manewr. Sam Flare wzbiła się natychmiast ku górze na tyle, na ile pozwalał strop pomieszczenia i osłoniła brzuch magiczną tarczą, ale nie uchroniło to jej całkowicie od cięcia, które pozostawiło płytką brudę na całej długości brzucha. Z rany trysnęły natychmiast kropelki szkarłatnej krwi. Chiński zabójca, nie odwracając się w kierunku celu, stał i zaczął uciekać w kierunku drzwi. Alikorn wydał z siebie krzyk wściekłości i bólu. Odwrócił głowę w kierunku uciekającego. Momentalnie rozbłysnął róg. Chińczyk, który wybiegał z pomieszczenia, dosłownie zamarł w miejscu, gdy cała jego postać została otoczona przez fioletowy nimb, a następnie został wrzucony z powrotem do środka pomieszczenia. Orzeł w ostatniej chwili uchylił się przed lecącym mężczyzną, który uderzył z wielką siłą o ścianę. Najemnik słyszał wyraźnie trzask pękających kości. Farba na ścianie popękała od uderzenia. Spadł jakiś obraz. Cicho jęczący asasyn został ponownie podniesiony przy pomocy
magii po to, by ciśnięto nim w prawo, uderzając o komodę, a następnie w lewo, gdzie zderzył się z przeciwległą ścianą. Następnie magiczna moc rozpłaszczyła go przed tą białą grozą, chociaż nie było to już konieczne. Chińczyk z trudem oddychał przez połamane żebra, a przez kominiarkę przesiąkała krew, plamiąc perski dywan. Orzeł spojrzał na twarz istoty, szukając jakichkolwiek uczuć. Nie musiała przecież nic więcej robić. Chińczyk był niezdolny do niczego. Dlaczego więc się nim nadal interesowała? Oczy Alicorna nie wyrażały nawet jednak niczego. Jakby stworzenie nie znało uczuć takich litość czy przebaczenie. Zobaczył w nich natomiast gniew i chęć zemsty. Alicorn wysunął przednie kopyto i położył je delikatnie na twarzy Chińczyka. Cała noga stworzenia rozbłysnęła lekkim fioletem. Najemnikowi zaschło momentalnie w gardle, a w głowie zaczęła kłębić się nawałnica przerażający myśli. Nie, na Boga, przecież to niemożliwe, nie ośmieliłaby się. W tym właśnie momencie kopyto opadło z siłą kafara. Głowa dosłownie rozprysła się przy odgłosie włamanej czaszki. Orzeł momentalnie oprzytomniał, w głowie mając jedną myśl – materiały wybuchowe. Eksplozje, gdy zastrzelił zabójcę w piwnicy i ta, gdy drugi zniknął w ognisce kuli. Wszyscy asasyni mieli przy sobie ładunki wybuchowe, by w momencie śmierci lub złowanie nie doszło do kompromitacji pracodawców. Zapewne to także wzniecało wolę wykonania zadania i przeżycia za wszelką cenę. Po śmierci Chińczyka miał około 20 sekund, z czego 7 złożył na przemyślenia. Ucieczka z pomieszczenia była wykluczona, nie z tą białą śmiercią na karku, czyli musiał się gdzieś ukryć. Na szczęście dla niego, Alicorn zajęty był właśnie swoją raną. Wtem go odświeciło komoda. Szybko do niej podbiegł. W środku znajdowała się masa ubrań i drobnych przedmiotów, najprawdopodobniej pamiątek. Szybkim ruchem rąk wygarnął smogu, po czym wlazł do środka. Gdy zamykał drzwi, zobaczył uniesioną w zdziwieniu brewę Alicorna. Ruszyła powoli w stronę jego kryjówki, skulił się w kącie szafy. W kierunku spodziewanej eksplozji ustawił plecak z ekwipunkiem, z nadzieją, że zatrzyma odłamki. Zaczął w myślach odliczać kolejne sekundy. 1, 2, 3. Gdy miał doliczyć do 5, nastąpił wybuch. Najemnik nagle uświadomił sobie, o czym zapomniał. O otwarciu ust. Wybuch prawie rozsadził mu wędrówki. Przez kilka sekund słyszał jedynie swój głośny oddech i czuł nieznośny ból w uszach. W powietrzu czuł zapach trotylu, tlącego się drewna i smród przypalonego mięsa. Ośmielił się otworzyć oczy. Drzwiczki pełne były wystających kawałków metalu. Stara dębowa szafa, lepsza od lodówki. Czuł się nieźle, poza drobnymi ranami od drzazg i bólu uszu. Chciał wyjść z tej ciasnej szafy i zacząć uciekać, ale zawahał się, dotykając drzwiczek. Bardzo chciał uwierzyć, że to coś zginęło w czasie tej eksplozji, jednak nie mógł się do tego przekonać. Zebrał w końcu na odwagę i uchylił lekko drzwi. Oczywiście musiały otworzyć się z przeraźliwym skrzypieniem. Zamarł momentalnie. Pomieszczenie było całkowicie zniszczone. Nadal tylił się dywan, a ściany poobiedzielane były z tynków do gołej cegły. Najgorsze było to, że kształt stojącego konia nadal tam był. Pan też był okopcony, jak zresztą całej sierść. Otworzyła je w jednej chwili zamknięte do tej pory oczy, które skupiły się na szafie. Róg rozbłysnął po raz kolejny. Drzwiczki od komady dosłownie wyleciały z zawiasów, a sam mężczyzna odkrył, że nie może się poruszyć. Jakaś niewidzialna siła wyprostowała go, podniosła i powoli zbliżyła do Alicorna. Ten przez chwilę przypatrywał się mu, jakby go oceniając. Następnie przemówiła po raz pierwszy od czasu, gdy ją ujrzał. Głos miał monotonny, bez jakichkolwiek emocji i śladów jakiejkolwiek empatii. Brzmiała jak sędzia odczytujący wyrok. Za próbę zabicia księżniczki Luny, atak na dyplomatów oraz próbę zagładzenia mnie.
W tym właśnie momencie ostrze zmaterializowało się nad nim i ustawiło głownię w kierunku jego gardła. Najemnik nie mógł się obronić, nie mógł powiedzieć na swoją obronę żadnego słowa. Czy tak miał zginąć? Cholera, przeżywał ucieczki przed mafiozami, kartelami narkotykowymi. Był kilkakrotnie postrzelony. Jakieś 4 miesiące temu odłamek granatu o włos minął tętnicę udową. I taki miał być jego koniec? Przebity jakimś mieczem? Nagle całe życie przeleciało mu przed oczyma. Z mocy nadanego mi przez sprawowany urząd prawa skazuję cię. Zanim jednak dokończyła, błękitne magiczne ostrze odepchnęło purpurowy miecz od gardła mężczyzny. Magiczna moc, która dotychczas utrzymywała go w powietrzu, zniknęła bez śladu. Uderzyło się ziemię, ale jak przyjemny był teraz dla niego ten ból. Z wejścia do pomieszczenia słychać było głośny, znajomy głos. Veto! W drzwiach stała księżniczka Luna. Tak, to musiała być ona. W jej oczach zobaczył niepokój, przemieszany z pewnością i uporem. Błysk światła i Luna znalazła się tuż przed nim, z ostrzem gotowym do odparcia ciosu. Biały alikorn w złotej zbroi wyprostował się dumnie, z brzeszczotem skierowanym ku dołowi. Odejdź, przerywasz wykonywanie wyroku. Drugi alikorn wydawał się niewzruszony jej argumentami. Same zawiesiłyśmy to prawo, uznając, że my nie możemy osądzać nikogo w sprawach, w których jesteśmy bezpośrednio związane, tym bardziej jeżeli dotyczą poważnych przestępstw. Jego winą lub uniewinnieniem zajmie się sąd. Teraz twarz białego alikorna wykrzywił grymas wściekłości. Bronisz kogoś, kto pragnął twojej śmierci. Czemu ktoś taki jak on miałby mieć proces? Kara dla takiej zbrodni nasuwa się sama. Sansary wykrzyczała w jej stronę swoją odpowiedź. Najemnik z trudem odpowiedział, zdobywając się na uwagę. Moim celem nie było ani księżniczki, ani jakikolwiek dyplomata. Zamilcz, twoje słowa nic nie znaczą. Sansary zagłuszyła jego słowa. Księżniczka nocy nie dawała za wygraną. Tym bardziej wymagany jest sąd, dopóki nie wiadomo, jaki jest jego udział w dzisiejszych wydarzeniach. Nie można wydawać jakiegokolwiek wyroku. Błagam cię, siostro, oprzytomnij i uspokój się, proszę. Zakończyła swój apel, wręcz błagając. Widać było, jak Sanflary biła się z myślami. Po chwili jednak z wściekłością uderzyła przed nim kopytem o posadzkę. Nie, zostanie ukarany. Zbrodnia musi zostać ukarana. Zbrodnia i kara. Kara. Zaczęła powtarzać te słowa jak jakąś mantrę. Jej miecz skierował się w kierunku mężczyzny. Widać było, jak po ostrzu przepływają purpurowe błyskawice. Luna nie wydawała się jakby zaskoczona jej postawą. Zamknęła oczy, a gdy je otworzyła, miała w nich tylko determinację. Przykro mi, siostro, za to, co będę musiała teraz zrobić. Sanflare z krzykiem rzuciła się do przodu, biorąc na cel próbującego odciągać się od pola walki najemnika. Miecz Luny zniknął, ona sama natomiast odskoczyła w bok, zbierając energię. Biały alikorn skupił się całkowicie na swoim celu. Dopiero tuż przed nabiciem człowieka na ostrze, kątem oka zauważyła działanie Luny. W tym właśnie momencie potężny cios magii uderzył Sanflare w głowę. Siła uderzenia była tak wielka, że aż okręciło ją wokół własnej osi i zło z kotem zniknęła w drugim pokoju, gdy przebiło osłabioną przed wybuch ścianę. Całe pomieszczenie wypełniło się kurzem. Luna stała w miejscu, przygotowanym do boju ostrzem, dysząc lekko z emocji i zmęczenia. Starała się dostrzec w chmurze kurzu drugiego alikorna. Luna ze zdziwieniem stwierdziła, że nie było jej jakoś wielce przykro. Wręcz przeciwnie, czuła pewną satysfakcję z tego uderzenia. Oczywiście spodziewała się ją jedynie odepchnąć, może odrzucić ją na przeciwległą ścianę. Moc Sanflare rozpływała się z sąsiedniego pokoju. Dobiegło ciche zawodzenie Celestii. Moja głowa! Luna natychmiast do niej podbiegła. Lekko przerażona, czy nie zrobiła jej jakiejś poważnej krzywdy. Celestia z trudem stawała na nogi. Pod lewym okiem znajdowała się gigantyczna śliwka, pamiątka po uderzeniu. Co się stało? Nic nie pamiętam. Stała na placu, gdy... Wtedy spojrzała na swoje prawe kopyto, nadal czerwone, od już lekko skrzepłej krwi. Nagle wszystko powoli zaczęło do niej wracać. Kula światła,
która pochłonęła posterię dachu i eksplozja, która potem nastąpiła. Przebicie się przez ścianę i dwójkę widocznie zdziwionych mężczyzn. Perspektywa, gdy stała nad jakimś zamaskowanym człowiekiem oraz jak położyła swoje kopyto na jego twarzy. Następną rzeczą, którą pamiętała, było samo uczucie, gdy jakby wdepnęła w coś, co stawiało pewien opór oraz odgłos, jakby coś wielokrotnie pękło. Ostatni był śmiertelnie przerażony mężczyzna, lewitujący tuż przed nią, z ostrzem wykonanym z czystej magii przy gardle. Czy ja głos jej się załamał? Przecież nie mogła tego zrobić. Luna przerwała ciszę, bojąc się, że starsza siostra znowu się załamie. Tak, traciłeś nad sobą panowanie, ale już wszystko dobrze. Celestia wyglądała i nadal jakby miała się za chwilę ponownie załamać. Patrzyła przed siebie przerażonym wzrokiem. Ale przecież ja... Luna przytuliła ją i objęła skrzydłami. Tylko tyle i aż tyle. Napięcie, które wzbierało do tej pory, uszło jak powietrze z przekłutego balonu. Obie siostry zaczęły płakać sobie w objęciach. Nie były w stanie uspokoić wzburzonych emocji. Strach, niepokój oraz nerwy ostatnich dni zniknęły w potokach łez. Ze strony wejścia do mieszkania słychać było odgłosy masywnych butów biegających do pomieszczenia. Księżniczko Luno, wszystko w porządku? Zawołał jakiś męski głos. Obie księżniczki uspokoiły się momentalnie. Teraz nie było czasu na okazanie słabości. Tutaj jesteśmy. Moja siostra przebyje pomoc medyka. Przez dziurę w ścianie przeszła trójka żołnierzy w pełnym rynsztunku i z uzbrojeniem gotowym do strzału. Lustrując pomieszczenie, dopiero gdy potwierdzili głośno, że jest bezpiecznie, do pomieszczenia wbiegła trójka sanitariuszy, dwóch ludzi w kombinezonach taktycznych i kremowo-brązowy jednorożec. Gdy udzielali pierwszej pomocy Celestii, Luna otrzymała raport sytuacyjny. Wszyscy zagraniczni goście zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce. Pan Xing Xian znajduje się w szpitalu, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Księżniczka kiwnęła głową i odetchnęła. Przynajmniej nie doszło do najgorszego. Co z zamachowcami? Zostali ujęci? Dwóch uciekło. Jeden zastrzelony w czasie próby ucieczki. Niestety w czasie przeszukania jego zwłok doszło do eksplozji. Najprawdopodobniej miał na sobie ładunki wybuchowe. Bardzo silne ładunki. Trójka policjantów znajdujących się najbliżej miejsca wybuchu zginęła. Kilku jest rannych. Księżniczka zasmuciła się wyraźnie. Zginęli przecież w jej imieniu. W służbie kraju nie miała jednak czasu na smutek. Co z mężczyzną z sąsiedniego pomieszczenia? Żołnierze spojrzeli po sobie pytająco. Nikogo tutaj nie było. Luna natychmiast wyjrzała z pokoju do zdemolowanego salonu. Był całkowicie pusty. Po tajemniczej osobie nie pozostał nawet ślad. Proszę rozpocząć poszukiwanie tej osoby. Proszę go jednak wziąć żywcem. Podała rysopis, który został przesłany do centrali. Podeszła do sanitariuszy, nalegając ich, by Celestia nie wykonywała gwałtownych ruchów do czasu przybycia zespołu ratunkowego. Pacjentka jednak nie zamierzała współpracować. Naprawdę nic mi nie jest. Czuję się dobrze. Teraz dopiero zauważyła krwawiącą bruzdę po wycisku na boku młodszej siostry. Momentalnie wpadła w panikę. Luna, co się stało? Postrzelono cię? O, nie. Natychmiast pochwyciła mocą jednak żołnierzy i przysunęła na wysokość swojego wzroku. Dlaczego nie ma tutaj medyków? Przecież może się wykrwawić. Krzyczała wyraźnie spanikowana w twarz biednego szeregowca, który nie mógł nawet dojść do głosu. Jak mogła dopuścić, by jej młodsza siostra została ranna? Zanim jednak zdołała ponownie stracić panowanie nad sobą, Luna wydarła się na nią, mając dosyć jej zachowania. Znowu to robi i to przy świadkach. Młodsza siostra miała tego już powyżej uszu. Uspokój się, duchu byłej nędzy. Nic mi nie jest. Nie mam już 300 lat. Z jednej strony przychodzisz, bym ci pomogła, z drugiej traktujesz jak dziecko. Mogę współrządzić, ale odciągasz mnie od wszelkiej odpowiedzialności za moje decyzje. Zdecyduj się wreszcie, do cholery, jak zamierzasz mnie traktować? Teraz to księżniczka nocy potężnie się zdenerwowała. Celestia wręcz zapomniała języka w gębie.
ostrożnie położyła żołnierza z powrotem na ziemię, nie umiała jednak przerwać tej rady swojej siostry. Ja tylko nie chcę, by coś się tobie stało, wykrztusiła w końcu cicho, prawie niesłyszalnie. Luna uspokoiła się i głośno westchnęła. Ton jej głosu zmienił się na bardziej czuły, wręcz lekko drżący z emocji. Wiem, ale wiesz, jak to mnie irytuje? Rozumiem, że się o mnie troszczysz i boisz się. Tutaj spojrzała siostrze prosto w oczy, ale nie jestem już żebakiem, którego należy ciągle trzymać za kopytko. Nastała chwila wymownej ciszy, w czasie której obie wzięły się nagle w garść. Tak, rozumiem, jednak nadal uważam, że to zadrapanie powinien obejrzeć medyk, powiedziała beznamiętnie Celestia. Zgadzam się, potem musimy dokończyć ważniejsze sprawy, potwierdziła Luna. Widać było, że obie doszły w tej sprawie do porozumienia. Idziemy, panowie, mamy jeszcze wiele pracy przed nami, powiedziała w kierunku żołnierzy, którzy nie rzekli nawet słowa, tylko szli za władczyniami, chociaż w pewnej odległości. Plac przed Pałacem Kultury i Nauki, 13.58, 27 lutego 2027 roku. Chaos to słowo, które dobrze określało stan, jaki panował obecnie przed Pałacem Kultury i Nauki. Oczywiście były wielkie przygotowania, manewry antyterrorystyczne, plany taktyczne na różnorakie wypadki. Niestety nikt nie przygotowuje nawet najlepszego planu do brutalnego kontaktu z rzeczywistością. Teraz w samym środku tego galimatiasu znalazł się oddział starszego sierżantka Cieślaka. Cały oddział został wysłany z przytulny koszar w transporterach opancerzonych w sam środek miasta. Gdy wyzywali się z wnętrza pojazdów i zajęli pozycje obronne, wymiana ognia trwała w najlepsze. Nawet jednak tak doświadczony weteran jak kapral Malina nie był w stanie powiedzieć, kto do kogo strzela. No i zajebiście, nic tak nie poprawia morale, jak widok naszych dzielnych służb państwowych w akcji, dodał swoje 3 grosze kapral, próbując zorientować się, gdzie jest wróg. Yellow Flare wraz z Bronmain i młodym rozglądali się ostrożnie za transporterów opancerzonych. Blue Ribbon natomiast trzęsła się jego sika, zerkając nerwowo na budynek z wielką dziurą w jednej ze ścian na trzecim piętrze. Podszedł do niej profesor, kładąc rękę na ramieniu. Wszystko gra? Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha, przełknęła nerwowo ślinę. Czy tam coś jest? Coś strasznego? Wydłuchała z siebie i jąkając się co chwila. Cała drużyna znalazła się wokół niej. No ale co tam jest takiego strasznego? Zapytał Rambo, zerkając w stronę dziury w ścianie kamienicy. Celując CKM w tamtym kierunku, mimo jednak iż wytężał wzrok, nie widział tam nic podejrzanego. Yellow Flare podleciał do klaczy z lekko podniesioną brwią. Nie masz czasem jakiejś omamu? Ja tam nic nie czuję. Blue Ribbon wyraźnie się oburzyła, słysząc jego insynuację. Tam coś jest, coś złego. To tak samo jak idziecie gdzieś i czujecie, że nie powinno was tam być, albo że nie powinniście tam wchodzić. Próbowała im wytłumaczyć swoje przeczucia i niepokój dotyczący tego czegoś we wnętrzu budynku. Rambo natomiast przyjrzał się uważnie dziurze przy pomocy lornetki. Cholera, wydaje się, jakby coś się przebiło. Żadnych śladów spalenizny ani wybuchu. Co się tu kurwa stało? Atmosfera napięcia i tajemnicy przeniosła się na wszystkich dookoła oraz na sąsiednie drużyny. Zaczęły krążyć plotki, że księżniczce Celestii znowu odbyła palma. Nigdy jednak nie mógł tego potwierdzić. W tym właśnie momencie do sierżanta podbiegł jakiś człowiek w garniturze i okularach przeciwsłonecznych. Widać, że miał do niego jakąś sprawę. Zanim jednak żołnierz rozpoczął z nim rozmowę, wydał wyraźny rozkaz. Nie strzelać bez rozkazu, meldować o każdym podejrzanym ruchu, powiedział to szczególnie w stronę Cyngla, który już celował w kierunku jednego z okien. Słychać było westchnienie zawodu z jego strony, gdy opuszczał broń. Młody w tym momencie podszedł do Maliny, patrzącego na dziesiątki postaci w garniturach, przepychających i tratujących się nawzajem w drodze do transporterów opancerzonych. Kim oni są, kapralu? Zapytał żołnierz, którego polityka nie obchodziła, jak zresztą 3/4 całej populacji. Malina spojrzał na niego z niedowierzaniem, ale widząc jego oczy, zdradzając całkowitą niewiedzę, odchrząknął cicho.
To są właśnie ci, z których powodu przerwano nam słodkie lniuchowanie w koszarach żołnierzu. Ostatni transporter został załadowany i odjechał. Sierżant tymczasem skończył rozmowę i teraz szedł w stronę swojego oddziału z dość kwaśną miną. Dobra, profesor Singiel, Rambo, idę ze mną. Mamy zabawić się w przeczesywanie budynków. Ostatnie słowa wypowiedziane były z wyraźnym obrzydzeniem w głosie. Sprawdźcie raz jeszcze broń i środki łączności. Malina, przejmujecie dowodzenie do mojego powrotu. Kapral skinął głową, że przejmuje to do wiadomości. Cała wyczytana czwórka zmieniła swoje nastawienie. Znikły z twarzą śmiech i spokój, zastąpione przez skupienie. Nie ominęła minuta, gdy wyruszyli biegiem w kierunku jednej z kamienic. Malina tylko pokręcił głową. Jak zwykle, najgorsza robota dla części kompanii, mruczał pod nosem. Chwilę później cały plac obserwował, jak księżniczka Luna wyleciała z dużą prędkością do środka zniszczonej kamienicy. Brown Man spojrzał pytająco na kaplana. Czy nie powinniśmy, nie wiem, pomóc? Malina zamyślił się przez chwilę. Oficjalnie cały czas czekamy na rozkazy, a z ostatniego komunikatu wynikało wyraźnie, by nie wchodzić do tej kamienicy bez wyraźnego polecenia. Dopóki dowództwo nie zadecyduje, dopóty będziemy stać tutaj szeregowy. Wszyscy skupili się na obserwowaniu okolicznych okien i dachów. Nagle na parterze budynku nastąpił wybuch. Momentalnie dziesiątki karabinów wycelowano w stronę kamienicy. Co to kurwa było? Przeklął młody, wyraźnie spanikowany eksplozją. Kapral wzruszył ramionami, nie mając pojęcia, co się w środku wyprawia. Czy nie powinniśmy czegoś zrobić? Przecież w środku jest księżniczka, zapytał Brown Man, patrząc na współtowarzyszy. Okoliczne kucyki także wyraziły swoje zaniepokojenie losem władczyni. Ostatecznie z rozkazu dowództwa wytypowana grupa żołnierzy ostrożnie wkroczyła do budynku. Przez kilka minut trwało nerwowe oczekiwanie. Ze strzępków, meldunków i rozmów dało się wywnioskować, że znaleziono obie księżniczki całe i zdrowe. Ogłoszono także poszukiwania jakiegoś młodego mężczyzny. Malina ze swoimi podkomendnymi, nie mając żadnych bezpośrednich rozkazów, skupił się na ulubionej czynności żołnierzy nie mających nic ważnego do roboty. Spoglądanie na takich, co mają w tej chwili ważną rzecz do roboty. Znaczy pilnowaniu miejsca zdarzenia. Oczywiście reszta jego obecnych podkomendnych brała to zadanie straszliwie poważnie. Blue Ribbon zaciekawił jakiś ruch w bramie sąsiedniej kamienicy. Wydawało jej się, że ktoś się w nim ukrywa. Powiadomiła o swoim odkryciu Brown Main oraz młodego. Na pewno coś ci się nie przewidziało? Zapytał Ogier, wytężając wzrok. Niczego podejrzanego jednak nie zauważył. Młody podszedł w tym momencie do kaprala. Panie kapralu, Blue Ribbon zauważyła coś o sąsiedniej bramie. Może powinniśmy to sprawdzić? Teraz Malina bił się z dwoma rozbieżnymi myślami. Jego lenistwo i głębokie postanowienie nie spakowanie się w żadną kawałę. Biło się z poczuciem obowiązku. W końcu żołnierska powinność przeważała szale. Dobra, sprawdźmy to, ale ostrożnie, jak na ćwiczeniach. To będzie dla was świetny trening, Mokosy. Kapral poinformował dowodzącego oficera o zamierzonym rekonesansie bramy, po czym ostrożnie wraz z młodzieńcem oraz trzema kucami zbliżył się do wejścia do kamienicy. Teraz żarty się skończyły. Dobra, teraz bez gadania odbezpieczcie broń, ale nie strzelać bez rozkazu. Jeśli pierwszy zacznie, odpłaccie mu zwięzkom, obserwować otoczenie. Wszyscy spoważnieli, zbliżając się cicho w kierunku przejścia. Ostrożnie przeszli przez bramę i znaleźli się na podwórzu kamienicy. Zza kosza na śmieci dobiegał jakiś podejrzany dźwięk, czyjś przyspieszony oddech. Malina dał znak Yellow Flare, podleciał i zobaczył, co się tam dzieje. Pegas bezszelestnie podfrunął i zajrzał za metalowy kontener. Zobaczył jakiegoś młodego mężczyznę, poharatanego drzazgami i brudnego dymu i kurzu, próbującego jak najciszej otworzyć okno prowadzące do piwnicy. Słyszał jego ciche przekleństwa, gdy wyraźnie mu się to nie udawało. Szeregowy przekazał informację kapralowi, który się uśmiechnął.
Bardzo ostrożnie podeszli do kontenera. Nieznajomy był tak zajęty swoim zadaniem, że niczego nie zauważył. Dobra, ręce na głowę i odwróć się powoli. Po tych słowach jeszcze raz zabrzmiał odgłos od zabezpieczanych karabinów. Młodzian powoli podniósł się z kolan z rękami uniesionymi do góry. To jakaś pomyłka, wszystko mogę wyjaśnić, próbował się tłumaczyć, jednak w jego głosie słychać było pewne wahanie. Oj, wyjaśnisz, wyjaśnisz, rączki na widoku, szeregowy, skujcie go. Rzucił młodemu swoją parę kajdanek, którą o dziwo złapał w locie. Mężczyzna nie skapił oporu, a Malina mógł z dumą poinformować o zatrzymaniu poszukiwanego. W tym samym momencie w oknie mieszkania wychodzącego na zrujnowaną przez Sanflar kamienicę uważny obserwator zauważyłby jakiś ruch. Jeszcze bardziej uważny zauważyłby być może błysk lunety. Ostatni członek 5. oddziału przygotowywał się do wykonania swojego zadania. Był tak zwanym śmieciarzem. Miał za zadanie sprzątać w razie, gdyby inni zawiedli. Miał czekać w ukryciu i zareagować w zależności od sytuacji i jego własnej oceny. Niestety sytuacja wymknęła się spod kontroli. Obserwował, jak kolejni jego towarzysze ginęli. 4 agentów zginęło, a cel nadal żył, podobnie jak cele dodatkowe. Był zniesmaczony ich brakiem profesjonalizmu. Może lepiej się stało, że zginęli tutaj, w czasie zadania. Dokładnie wiedzieli, co czeka tych, którzy zajedli. Wydział 5. Mimowolnie przełknął ślinę, wykona zadanie, nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości. Zlikwiduje chociaż jeden cel. Z kamienicy wyszły 2 likorny w otoczeniu żołnierzy. Uśmiechnął się do siebie. Teraz wszyscy są pewni, że jest w miarę bezpiecznie. Nie spodziewają się kolejnego zamachowca. Zresztą sprawdzali ten budynek już 3-krotnie. Za każdym razem unikał patroli. Mimo, że byli dosyć sprytni, to nie dość jak dla niego. Jak określił jego przełożony na odprawie, księżniczki są bonusem, nie głównym celem. Jednak ich likwidacja, według słów zwierzchnika, ułatwiłaby sprawę przyszłości. Nie wgłębiał się w szczegóły, dla niego liczyło się, że miał je na muszce. Danie główne uciekło, trzeba więc zadowolić się deserem. Wziął na cel tę większą, jakby jej było. Celestia? Zresztą, to nie miało znaczenia. Za chwilę będzie tylko przeszłością. Skupił się całkowicie na czekającym go strzale. Wyrównał oddech, sprawdził wiatr oraz wziął korektę na szybkość celu. Polec już miał nacisnąć za spust, gdy za jego plecami odezwał się głos wyrażający dezaprobatę. Celowanie z broni długiej do panującej go monarchy, a pozwolenie na broń pan ma? Zastygł bez ruchu. Czy mu się to przesłyszało? Przecież to niemożliwe, nieprawdopodobne. Za jego plecami po raz kolejny zabrzmiał ten sam głos. Oj, będzie mandacik i punkty karne. Agent momentalnie odwrócił głowę. Za nim znajdował się typowy, podstarzały strażnik miejski, kozią brudką i dziwnymi, lekko żółtymi oczyma. Stał tak nad nim z notesem wypisującym w notesie. Zamurowało go momentalnie. Jak udało mu się go tak łatwo podejść? Zabezpieczył swoją pozycję 3 fotokomórkami oraz czujnikami ruchu, które natychmiast poinformowałyby go, gdyby ktoś wchodził do mieszkania. Nagle olśniło go, że przecież to, co usłyszał, chociaż nie miało żadnego sensu, było wypowiedziane po mandaryńsku. Tymczasem strażnik, jakby się niecierpliwił, wyrażał to, uderzając złopisem o kant notesu. To będzie 500 złotych. Płaci pan w złotówkach czy jenach, a może woli pan płatność kartą? Asasyn oprzytomniał na tyle, że postanowił załatwić to szybko i bez zbędnych ceregieli. W jego ręku znalazł się pistolet z tłumikiem i celownikiem laserowym. Czoło strażnika miejskiego ozdobiła czerwona kropka. Nacisnął za spust. Nic się jednak nie stało. Nacisnął języczek spustu jeszcze parokrotnie, jednak bez widocznego efektu. Słyszał wyraźnie trzask i gilc broni. Poważnie zirytowany, klnąc ci ją pod nosem, wyciągnął pełny magazynek. Przecież ten model pistoletu nie miał żadnej blokady spustu. Raz jeszcze przeładował i nacisnął parokrotnie za spust. Strażnik wydawał się zainteresowany jego nieporadnymi próbami. Wie pan, mogę panu prywatnie podać adres dobrego rusznikarza. Zrezygnowany i lekko zażenowany tą sytuacją,
schował pistolet do kabury, postanowił, że zrobi to w bardziej tradycyjny sposób. Sięgnął ręką do tyłu i wyciągnął swój jan. O dziwo, ten ruch wywołał wielki entuzjazm u jego przyszłej ofiary. Czy to prawdziwy jan? Jakże to emocjonujące! Nie słuchając jego wywodu, zabójca przyjął postawę zasadniczą. Walka, tak? Tak dawno nie miałem godnego siebie przeciwnika. Nie wiadomo skąd ten dziwak wyciągnął katanę, wcześniej przewiązując swe czoło czarną opaską i także przyjął postawę zasadniczą. Asasyn po pierwsze nie miał czasu, a po drugie chciał szybko wykończyć tego irytującego osobnika. Zastosował szybki wypad z pchnięciem, podstawowy, ale skuteczny sposób. Tamten zaskoczył go, parując ten cios. Wypad Xitinga, klasyka, powiedział jego przeciwnik z uznaniem. Chińczyk, niezrażony, choć w lekkim szoku, wykonał inne cięcie. Półobrót kata, sam mam z nim lekki problem. Nie mogąc zrozumieć, co się dzieje, asasyn zaczął wyprowadzać kolejne ciosy, coraz szybciej i szybciej. Każdy z nich był kumentowany z rosnącym entuzjazmem. W końcu asasyn przestał się bawić i zaczął walczyć na poważnie. Ostrza migotały w powietrzu, gdy obaj walczący ścierali się ze sobą. Po 2 minutach, w czasie których wykorzystał każdy znany sobie sztych i cios, Chińczyk dyszał ciężko. To był jakiś koszmar. Ten strażnik był nieuchwytny i nietykalny. Kilkakrotnie wydawało mu się, że powinien go trafić, ale wykonał w tym momencie taki unik, że było nieprawdopodobne, by mogła wykonać go istota ludzka. Normalny człowiek złamałby przy tym kręgosłup. Niestety pojedynek zwrócił uwagę sił porządkowych. Słyszał wyraźnie krzyki i odgłos wybiegających po schodach żołnierzy. Chińczyk próbował wyminąć tego irytującego osobnika, jednak bezskutecznie. Drzwi mieszkania otworzyły się gwałtownie, gdy kilkoro żołnierzy wbiegło do środka z bronią gotową do strzału. Pojawiło się także kilkoro jednorożców, które odsłoniły współtowarzyszy półprzeźroczystą tarczą z czystej energii. Stój, ręce za głowę! Krzyknął w jego kierunku któryś z żołnierzy. Zabójca przeanalizował swoją sytuację. Nie miał szans uciec niezauważony. Droga wyjścia była zablokowana. Trudno, będzie się przebijał. Mocniej ścisnął w dłonie rękojeść miecza. W tym właśnie momencie klinga dosłownie wypadła z wielce i pękła przy uderzeniu o ziemię. Nastała niezręczna cisza, w czasie której wszyscy patrzyli to na tajemniczego osobnika, to należące ostrze, bo Chińczyka zamurowało. Ostrze ze specjalnej stali, ostrzone laserowo, wszystko parokrotnie sprawdzane przed każdą akcją. Sam testował tą broń 3-krotnie, a ona ni stąd, ni zowąd rozpada się na kawałki i pęka? Ten wstyd i hańba zaczął godzić się z myślą, co za chwilę nastąpi. Po raz ostatni powtarzam, ręce na głowę. Powtórzył raz jeszcze żołnierz, ponaglająco. Asasyn natomiast sięgnął do pasa. W klamrze znajdował się ręczny detonator ładunku wybuchowego, ukrytego w pasie. Nie dostanął go żywcem. Wpisał szybkim ruchem kombinację. Jeszcze tylko nacisnąć detonator. Wspomniał raz jeszcze swoich rodziców, nauczycieli, jego opiekuna z 5. wydziału. Którego musiał zabić na końcu swojego szkolenia, nabrał powietrza do płuc. Nacisnął na guzik, jednak nic się nie stało. Nacisnął parokrotnie, uderzając ręką w klamrę. Nic się nie stało, co się na wszystkie poziomy pijaków dzieje. Strażnik miejski jakoś dziwnie złośliwie uśmiechał się w jego kierunku, tylko go jeszcze bardziej irytowało. Sięgnął do kieszeni kamizelki taktycznej i włożył do ust fiolkę z tijankiem. Zawsze należy mieć plan awaryjny. Rozgryzł ampułkę, czekając na szybką śmierć. Jednak zamiast migdałowego smaku do ust dostała się jakaś pienista, musująca substancja. Oranżada w proszku? Stało nie miały, podobnie jak obserwujący go żołnierze. Zostało mu tylko jedno rozwiązanie. Momentalnie odwrócił się i pobiegł w kierunku okna. Stój, bo będziemy strzelać! Zawołał za nim żołnierz. Jednak to nie zatrzymało Chińczyka, który wyskoczył z okna. Ustawił się tak, by spadając na głowę, złamał od razu kręgosłup. Już leciał ku nieuchronnej zagładzie, gdy nagle odbił się od trampoliny i wylądował na dół w materacach sportowych, których wcześniej przecież to nie było.
Od razu został otoczony i skrępowany przez tłum żołnierzy i policjantów. Już nawet przestał walczyć, poddał się. Los zatrwił z niego wystarczającą ilość razy. Nawet się nie zdziwił, gdy jeden z prowadzących go do więźniarki żołnierzy miał twarz tajemniczego strażnika miejskiego. Po prostu tak musiało być. Tak zadecydował los. Taki był jego wyrok. Nie można wygrać z losem.